taką ważną dla mnie imprezą, która znacząco odbiła się na moim życiu, to był pierwszy Falcon, na którym byłem. To był 2004 rok. Wtedy organizowałem, chociaż to za duże słowo, wtedy przygotowałem po prostu poczęstunek dla uczestników i to było sushi. To było pierwsze sushi, jakie zrobiłem. W ramach współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki Cedela Syriusza miałem po prostu wtedy darmową wejściówkę, w zamian za to za ten poczęstunek. To były czasy, w których dopiero zaczynałem współpracę i znajomości z tymi ludźmi, kiedy dopiero poznawałem, czym jest fantastyka, czym są gry planszowe, czym są konwenty w ogóle. I to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, bo poznałem mnóstwo ludzi, bardzo ciekawych ludzi. I od tamtego czasu strasznie, strasznie mocno zacząłem się zagłębiać w fantastykę, w te klimaty, zacząłem współtworzyć fandom i od właśnie 2004 roku aktywnie przez kolejnych kilka edycji Falconów i innych konwentów, które były w Lublinie, zacząłem je współtworzyć.